To by było na tyle. Jakżeście się ze mnie śmiali, że siedzę przy jakimś pierdziku, przy jakimś podnóżku do zmieniania butów, to teraz sobie przyniosłem beczkę. No, to nie narzekajcie na mnie i proszę ładnie oglądać i dzięki, że ze mną byliście. Ahoj! Ahoj wszystkim rozbitkom na Morzu Whisky. Teraz to faktycznie sobie dodryfowaliśmy i wyskakujemy na wyspie Skye i dlatego Talisker musiał zmienić etykiety, bo już nie jest jedyną destylarnią na wyspie Skye. Ha, 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 hi, hi, hi. A zmienili etykiety, uważam, z całym szacunkiem dla Diageo na dużo brzydsze. Myślę, że Talisker ze starą etykietą to się stanie klasyką i warto go... Znaczy, czy warto go nie wypijać, to dalej jest ta sama whisky, tylko ta sama dobra whisky, tylko że z brzydką etykietą, bo nowe zrobili wyjątkowo brzydkie. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym, bo dzisiaj nie rozmawiamy sobie wcale o Taliskerze, tylko o drugiej destylarni na wyspie Skye, czyli o rzeczonym właśnie Thoravaig. Destylarnia, która zaczęła destylować w 2017 roku. Tutaj mamy wersję Old Glen, czyli Alt, jak się można domyślać, to Alt, czyli Old, a Glen, czyli Glen, czyli Glen, czyli Stara Dolina. No bo w Szkocji, Szkocja dolinami stoi i glen tam na glenie się rozsiela. I glen na glenie rośnie. Więc taka to nazwa. Thoravaig, nowa destylarnia na mapie. Tych destylarni to faktycznie teraz w samej Szkocji. Ja już nie mówię o całej reszcie świata, o nawet całej reszcie Wysp Brytyjskich, bo nowa destylarnia w Walii, nowe destylarnie w Anglii, nowe destylarnie na Wyspach Szkockich, nowe destylarnie na mainlandzie szkockim. Jak grzyby dosłownie po deszczu. Nam te destylarnie w przypływie tego boomu, którego jesteśmy w epicentrum, boomu na whisky, na whisky single malt, na dobrą jakościową whisky, w którym się znajdujemy. Mamy to szczęście i nieszczęście tak naprawdę. Szczęście, no bo szeroko się mówi, jest dużo spotkań, jest to wszystko na topie, można się załapać tu, można się załapać tam, tematy ogólnie dyskutowane, większa dostępność, a zarazem paradoksalnie też mniejsza dostępność pewnych tematów, no i niestety większe ceny. No bo wiadomo, przyroda nie cierpi próżni i konkurencja nie śpi i tak dalej, i tak dalej. Podaż nie nastarcza popytowi. No i mamy kolejną właśnie, ja to nazywam region Island, czyli region wyspiarski, ten nieoficjalnie, że tak powiem, uznawany przez oficjalne organa. Natomiast przeze mnie, bo kto mi zabroni, dla mnie to jest jednak osobny region, bo Isla to Isla wiadomo, ale cała reszta wysp jest na tyle też ciekawa, tak bardzo odróżniająca się od Highlandu, do którego się klasyfikuje, jest klasyfikowana, że dla mnie to jest zupełnie inna bajka. I co my tu mamy? To jest druga wersja z tak zwanej Delegacy Series. Pierwsza, nie pamiętam jak się nazywała, Introduce, coś takiego. Alt Glen to druga edycja, w jej skład wchodzą whisky destylowane w 2007, w 2018 roku, więc to jest bardzo młoda whisky. Zobaczymy potem zresztą jak jest w smaku. Whisky spełnia dzisiejsze i że tak powiem, dogania dzisiejsze trendy, czyli w naturalnym kolorze butelkowana 46% bez filtracji. Jakie tu beczki zostały użyte? Tutaj mamy beczki tylko i wyłącznie pierwszego napełnienia po bourbonie i beczki używane po whisky. Więc przypuszczając, to z innych szkockich destylarni musiały zostać pozyskane. Z
Zobaczymy, jaki ten mariaż z tego wszystkiego wychodzi. Thora Veigh na pewno troszkę właśnie utarł nosa Taliskerowi, odbierając mu to dumne miano jedynej destylarni na Sky. A czy jest lepszy, czy jest tą pierwszą destylarnią na Sky? Na pewno będzie sobie musiał na to zapracować, bo Taliskery są wspaniałe, ależ tutaj dym już z butelki. Ajajaj. Jeśli chodzi o zadymienie tej whisky, bo ona tutaj też konkuruje z zadymieniem, to na poziomie słodu jęczmiennego to jest 77 ppm. No czyli syto, bym rzekł. Kolor bardzo delikatny. Słomkowy to by była przesada, bo jest taki złocisty, ale to jest raczej taki jasny, złoty kolor. Na pewno widać, że naturalny. Obmyjmy sobie ścianki. Już widzę, że taki destylat tłuściutki, bo się fajnie rozlewa. Te łzy, czy tak zwane Lex, fajnie spływają. Ale to pachnie, ludzie! Nagrywam odcinek po odcinku. Dla was to będzie, nie wiem, półtora tygodnia bądź dwa. Dla mnie to było dosłownie 20 minut temu, jak piłem Loch Lomond Single Grain. Pitet, tu jest pitet. Ua, to tutaj są zgliszcza. Stajenka. Nie powiem końska derka, bo ja z końską derką nie miałem do czynienia. Wiem, jak pachnie koń. Jak pachną uzda, tego typu rzeczy, to tak i wiem, jak doskonale pachnie stajnia. To tutaj jest stajenka. Ale fajnie, tak swojsko, czuć ziarno, jest zbożowa, jest mocno dymna. Bardzo naturalny taki, z czymś mi się ze wsią po prostu. Ze wsią kojarzący zapach, mega fajny, nawet taki przywołujący wspomnienia z jakimiś sianokosami, ze słomą, ze zbożem. Mega, do dzieła. Jeszcze jeden łyczek. Mięso z grilla, coś uwędzonego, wędzone mięso, wędzona ryba, bardzo wyraźnie, lekko słona, słodyczy tu naprawdę nie ma za wiele, whisky nie jest za tłusta, raczej taka świeża, zbożowa, aromatyczna, mineralna, fajnie się to składa w jedną całość, no jak oni czterolatka takiego mają, no to powiem szczerze, że rzucili rękawice Taliskerowi. Rzucili. Jak na whisky taką niekorporacyjną, nową destylarnię, to z tego Thora Veigha się za chwilę może zrobić taki fenomen Kilhomana trochę. Jak zaczną jeszcze się bawić z beczkami, ta whisky trochę dojrzeje, bo to, co mam w kieliszku, ta młoda whisky, to Alt Glen. Ale jaka przyjemna zbożowość. To jest mega fajne, coś, co bardzo lubię w whisky. Takie ciastka. Nie będę, bo już chciałem nazwę marki mówić, ale no ciastka zbożowe, takie z suszonymi owocami. I ta stajenka. No w smaku tego nie ma, w zapachu. No normalnie... Fajny zapach stajni. Mega, mega mi się to podoba. Torfu jest co niemiara. Jak bym ocenił to whisky? W skali męskości 8,5 na 10. W skali małgorzowatości 7 na 10. W skali kontemplacyjności 8 na 10. W skali ogólnej miodności 8 na 10. Z takim naprawdę dużym kredytem zaufania. Bardzo mi się to whisky podoba. Ma bardzo dobre zadatki na coś większego. Po tym, co teraz prezentuje, bardzo młoda, druga zaledwie edycja z destylarni, no to jest konkret.
solidna podbudowa, solidne fundamenty do tego, żeby z tego powstało coś jeszcze lepszego i lepszego, aczkolwiek to, co mamy w kieliszku, na swój sposób jest ekstra. Bo świeża, bo bardzo wyrazisty zapach, naprawdę jest bardzo aromatyczna, proste aromaty. Dym, stajnia, zbożowość, trochę budyniu śmietankowego, ona jest taka właśnie śmietankowa, nie waniliowa, nie, taka mleczność bardziej, mleczność, śmietankowość, wanilii tu nie ma absolutnie. No i ta stajnia w ogóle to już mi z głowy nie wyjdzie. Koński zapach, normalnie. Nieźle, ziołowy taki. Na sam koniec jeszcze wyszła taka ziołowość, jakiś takiego troszkę rozmarynu. Wiem akurat, jak pachnie rozmaryn, także się nie śmiejcie. Coś tam jeszcze gotuje też. Normalnie facet do wzięcia.